Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypsun i dzisiaj jest ze mną Dave. Siemano, witam wszystkich najserdeczniej. Dzisiaj mamy dla was świetny odcinek z tego powodu, że będziemy właśnie z tamtego balkonu zrzucać mystery boxy. Nie wiemy, co będzie w środku, to będziemy ustalać sobie sami. Tam na górze czekają na nas boxy i będziemy do nich różne rzeczy wkładać. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, do końca zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19. I do Dave'a wbijcie, link jest w opisie, tam również będą vlogi. Pozdro. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj mystery boxy, ponumerowałem je w sumie, nie wiem po co. Eluwa mordeczki, mamy boxy. Musimy teraz wylosować, kto będzie pierwszy rzucać, więc uwaga, myślę, że niech zdecyduje najstarsza gra na świecie. Okay. Czyli kamień, papier, nożyce. Do trzech czy do jednego? Do jednego, do jednego. Okay. Kto przegra, ten rzuca pierwszy. Dobra. Dobra? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, ja przegrałem, czyli zrzucam pierwszy. Czyli to ty jako czyli pierwszy ja daję rzeczy do boksa, dobra. Pierwszy ładuje rzeczy do boksa. Ja nie mogę tego widzieć, więc ja proponuję, nie wiem jak no to idź to, no ja sobie tutaj poradzę, no to kamerę, daj mi. Słuchajcie, do pierwszego boksa zapakuję klapki od Szczypsona. Są one dość sporo warte i mam nadzieję, że jak spadną z tak dużej wysokości, to coś się z nimi stanie i nie będą już takie ładne i bielutkie, jakby to mogło wyglądać. W drugim boksie natomiast będzie ten piękny batonik, który mam nadzieję, że jak spadnie, to rozwali się na części wtórne. Czekajcie, muszę otworzyć tego boksa na jedną ręką, nie robi się tego za komfortowo. I my jak dzik paśnik, dobra. Ładujemy i to jest drugi boksik. Tak naprawdę pierwszy, ale no dwa boksiki już ponumerowane. Teraz zostało tylko coś wrzucić do trzeciego. Słuchajcie, znalazłem trzecią rzecz, ona będzie nic nie warta. Czyli w sumie będzie to wychodzić tak, że tutaj się traci, no bo w sumie jak się spadną te klapeczki, no to będzie haha stonks. Tutaj w sumie toast wyjdzie na plus, jeżeli będzie miał właśnie to, no bo no jednak wiecie jak jest, no skoro dostanie batonika, no to ja bym się ucieszył. A tutaj dostanie kłodę, jedyne co będzie mógł z nią zrobić, to nie wiem, zapalić sobie ognisko, a to też nie jest plus, bo nie ma zapalniczki, więc tutaj nie da się po prostu w tym boksie wyjść na zysk tak naprawdę. Więc tak, mamy zapakowane nasze trzy boksy. Okej, słuchaj Szczypson, są tutaj przed tobą trzy boksy. W każdym z tych trzech boksów jest inna rzecz i musisz teraz zdecydować, dobra, który zrzucisz, bo... Ale no, mogę podnieść się? No więc kurczę... Powadzę, mogę coś tam ten? Tak, dobra, dobra, troszeczkę, ale... Mogę, ale, dobra, ale, tak, ale tylko no, podnieść, tylko podnieść. Ale tylko podnieść. I pamiętaj to, co najcięższe, zazwyczaj ma najmniej... I teraz tak, ile zrzucamy? Dwa zrzucamy, jeden zostaje. Chcesz dwa zrzucasz? No tak, no dwa stracimy i jeden zostaje, nie? No dobra. Jest no, tak jak no, gadaliśmy, dobra. Tak zrobiłeś, okay, że jest jeden strata, jeden na zero i jeden na zysk? Jest tak jak mówisz. Okej, okay, dobra. Czyli że tutaj zrobisz... czyli mogę albo wyjść na zero, albo wyjdę na stratę, albo wyjdę na zysk w sumie, jest tak, jedna opcja tak, tylko. Tak, okay. Więc tutaj musisz wybrać bardzo dobrze, bo no dobra, ja ci powiem, że tutaj wartość jest ciekawa. No dobra, tu jest w miarę tak, no nie są jakieś mega ciężkie, ale jest, to na pewno nie jest pusty karton. Okej. Okay. Tutaj coś jest. O, to jest totalnie lekkie. Tu nic no, nie ma. Czytałeś? No dałem. O dobra, coś jest, bo coś się ruszyło. Dobra, jest tam coś. I teraz ostatni. O kurde, to jest, to też jest ciężkie. No ten boksik może być ciekawy. Kurde, więc co, jest... więc co wybierasz? I który zostanie zrzucony, a który zebrany? To może ja będę czekać na dole. Dobra, nawet, idź nawet, na dół, nawet idź nie na będę dół, wiedzieć, nawet nie idź, będę wiedzieć. Idź dobra, na dół, dobra, dobra, no dobra, no dobra. Mój mózg mówi mi, że najcięższy będzie najcenniejszy. To sercem jestem za tym, że może jednak ta najcenniejsza rzecz jest najlżejsza, wiesz o co chodzi, nie? Żebyś się nie zdziwił. Decyzja należy do ciebie, dobra, ale musisz dobra, dobrze wybrać. Zrzucam to. I teraz tak. Który to jest numerek? To jest dwójeczka. Dwójeczka, okej. Okay. To jest dwójeczka. Okej. Okay. Teraz tak, ja tutaj to zrzucę. Ja to otwieram bez pudełka, żeby nie chodzić z tej. Okej. Okay. Uwaga. Uwaga jest. Powiedzcie co tam. Dawaj. Ale dobra, 3, 4. Co? A, klapeczki! Zniszczone! Zniszczone! Na szczęście. Kurde! A taki plan był dobry, żeby zniszczyć te klapki, no. Nie spodziewałem się, totalnie się nie spodziewałem tego, że to tam będzie. Dobra, i drugie pudełko, które zrzucę, to też będzie to ciężkie. To ciężkie zrzucasz? Już nie wiem, co byś mógł cięższego zrzucić. W sensie, o, to jest cięższe. No widzisz, no. I co teraz? No to co to może być? No, będzie to but. Jakiś kurde większy. But? No może to też być nie, komputer. No, czekaj, to była strata, bo zrzuciłem cenną rzecz. A może to było na zero, bo wiedziałem, że się nie zniszczy. Albo było na zero. Czyli teraz może być albo strata, albo wyrzucam zysk. Nie, dobra, zrzucam to, zrzucam to. Uwaga, 3, 4, po... Co? Och, kurde! Dobra! Ej, no, to walić, ale nie... To było na zero, to było na Jezus, zero na pewno. Już myślałem, że rozwaliło kafelkę. Dobra, nie, no, no, kłada... Pytanie, co wygrałem. Czy najlżejsza rzecz okazała się być najlepszą rzeczą? Uwaga! Tak! Prince Polo! Jezus, ale farciarz, dobra! Dobra, kurde. Czyli wyszedłem na plus, to jest plus. Na plus, na plus, no. Dobra, no to super.
Kurde. Dobra, Davidson, twoja kolej w tym momencie. Teraz ty będziesz zrzucał. Nie obawiam się niczego. Idź tam do tej. Ja tu aż zamykam drzwi, żebyś kurde nie wiedział nic. Dobra widzowie, będziemy pakować w boksy. Ja już tutaj przygotowałem sobie jedną z rzeczy i to jest wyjście na zero, czyli woda. Może być plusem, może być minusem. Jeżeli spadnie, no to trudno, a jeżeli nie spadnie, to będzie mógł się Dyfi napić, jak będzie spragniony, a jak nie, to nie. Ale uwaga, teraz pytanie, czy ja w ogóle tą wodę jestem w stanie zmieścić. Musimy ją dojść do największego pudła, to na pewno, bo inaczej to ona się nie zmieści. Ale dobra, tu na spokojnie mieści się w największym pudle, czyli to może być dwójeczka, pamiętajcie, jest to woda. Woda w dwójeczce, czyli tutaj jest wyjście na, że tak to ujmę, skromne zero. Dobra, jest to zamknięte, zamknięte, zamknięte. Druga rzecz, którą wybrałem, to jest strata. Nie miałem za bardzo jak zrzucić rzeczy od Dave'a, bo on przyjechał do mnie, więc on za bardzo tutaj ze sobą nic nie ma. Więc strata jaka będzie, to będzie minus 100 zł. Minus 100 zł, po prostu taka kartka i będzie musiał mi dać 100 zł, jeżeli to wylosuje. A jeżeli to wyrzuci, no to nie. I to walimy oczywiście w numer 3, dlaczego by nie. To jest oczywiście strata. Teraz czeka nas zysk. No i wpadłem na pomysł, że zysk będzie dosyć ciekawy. Troszkę tutaj polecę, że tak mówimy, zaryzykuję swoimi rzeczami z tego powodu, że oddam do pudełka ten zegarek. Jeżeli spadnie, to zaprawdę się zniszczy. Jeżeli nie spadnie, no to go wygra. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja muszę go ściągnąć, czekajcie. Uwaga, ściągamy zegarek. Jest ściągnięty, pakujemy go do boksa numer 1. Boks numer 1 to jest zegarek. Z jednej strony nie chciałbym, żeby zrzucił tego boksa z zegarkiem, z tego powodu, że jeżeli go zrzuci, no to ten zegarek się prawdopodobnie zniszczy. No ale jak go nie zrzuci, to w sumie wygrał zegarek i wtedy jestem bez zegarka. Więc w sumie ja mam stratę. No ale nieważne, trudno. Odcinek jest odcinek. Musi być, prawda, ryzyko. Dobra, Davidson, mamy to, o, mamy to. Jestem z tobą na balkonie, masz 3 boksy. Możesz w tym momencie sobie sprawdzić wagę ich, z tego powodu, że dobra, tak jak ja, masz taką możliwość. Okej, okay, a więc pierwszy boks numer 2. O Jezus, ciężki, co to jest? Karta graficzna. Ja, oczywiście, no, komputer cały. Turla się coś, dobra, coś ciężkiego, zaraz tylko może gaśnica. 2. Nie wiem, co to jest. To jakieś małe urządzenie. Albo jakieś, nie wiem, albo jakiś papierek, albo. Nie wiem. Może jakiś batonik, ty może. Myślisz, że dałem ci batonik tak jak ty mi? No, albo loda. O Jezu, to co jest? Bon turystyczny. To jest straszny paragon jakiś. Dobra. Jesteś gotów? To ja lecę na dół, co? Okej. Okay. Czy tutaj stąd nagrywamy? Jak chcesz. Dobra, stąd nagrywamy. Ja tak? Let's go, teraz stąd. No. Dobra, okej. Okay. No to ja w takim razie, czekaj, co by tutaj wybrać? No, wagowo powiem szczerze, że nie chciałbym zrzucać tej najcięższej rzeczy. Ale zacznę od numeru 3, bo ta jedynka też kusi, ale zacznę drugą, bo dwa boksy zrzucamy, nie? Tak, dwa boksy. Dobra, to ja rzucam najpierw trójkę, nie wiem co jest... Czekaj, dobra. To tak kurde na jakieś... To jest totalnie lekkie, co? Dobra. Okej. Okay. Co to było? To jest kartka minus 100 zł. Minus 100, czyli ty mi dajesz 100 wtedy? Nie, to jakbyś... Że ja miałbym ci dać 100. No chyba cię powaliło, chłopie, dobra. No to była strata, więc teraz możesz mieć albo zysk, albo wyjście na zero. Jest jeden problem. No. No ta kamera się nie nagrywa. Trudno? Dobra, to jedna runda będzie z tamtej perspektywy. Okej, okay, boksik numer 3 jest za nami. No i teraz tak. Tak muszę patrzeć na twoją twarz, czego byś bardzo nie chciał, żebym zrzucił. Bo to, ja rozumiem, było na moją stratę. Czyli teraz został mi tylko zysk albo zero. Okej, okay. Dobra, no ja powiem tak, no najbardziej chciałbym, żeby ci było przykro, a na pewno przykro by ci było, jakbym zrzucił, no bo tam jest pewnie jakaś, kurde, gdzieś, no to nie, no tu będzie coś cennego, dobra, zrzucam jedynkę. Rzucam jedynkę, no bo nie, w dwójce będzie coś na pewno cennego. Widzę po tobie, no wygrałem. Dobra. Dwójka jest cenna, okej, okay. Lecimy z tematem. Co to było? Zegarek mój. Zegarek twój? Mój zegarek. Ej, tam zobacz, się z nim nic nie stało, stary. Nie no, na trawnik spadł na całe szczęście, więc raczej nic się z nim nie powinno stać. Ej, wyobraź sobie, jakbym to rzucił na kapelę. No dlatego stary, tutaj dałem ale, dalej trochę te boksy. Ale byś miał stary pozegarek. Ej, bo pies go zeżre, ty. Nie, Milo, nie bierz. To był zysk. Dobra, tu jest, to był zysk, tu jest na zero. Na zero? Takie ciężkie, to co to będzie? Większa kłoda. Większa kłoda, nie, to żeby nie weszła. No serio, woda? Woda, kurde! Możesz się napić. No właśnie nie chcę mi się pić, ale dobra, bardzo przyjemny prezent, bo jest dzisiaj ciepło. Chyba, że chcesz go zrzucić bonusowo. Bonusowo zrzucić wodę? Ale to dawaj tam gdzieś na kafelki, niech to się rozwali. Ale mówisz, że to jest plastik stary, to się nie rozwali. No zobaczymy. Dobra, to bym się tak mocno tak, ty wiesz. No to let's go. Solidnie tak, dobra, let's go. Plastik, kolejna runda za nami, teraz znowu będę ja, zobaczymy. W sumie wyszedłeś na zero, ja wyszedłem...
Też na... Nie, na plus, ja bo batonika. Na plus, bo batonika, czyli ja miałem o wiele lepiej. No dobra, no ale cóż, przechodzimy do trzeciej rundy. Let's go. Okej, powiem wam, że Szczypson gra trochę cwaniaka, bo już dał mi takie rzeczy, wam powiem szczerze, że wyszedłem, kurczę, praktycznie na... Oj, nie wiem, czy mnie teraz będzie widać, widzowie. O, może teraz bardziej. Dał mi takie rzeczy, że kurde, nie dało się zbytnio wyjść tym na plus, ale ja będę bardziej hojny. Rzeczą, którą może wygrać, będzie mój portfel. O wartości... się zmachałem, ja na schody. Moi drodzy, w portfelu jest 100 złotych i to będzie wygrana główna, ponieważ nie będę dawał samej stówy, dam cały portfel. I po prostu powiem to stówi, że może sobie wyjąć stówę. Drugą rzeczą, którą zrzucimy, będzie ten oto kubek. Z tego, co słyszałem, jest ulubionym kubkiem od Tosta, więc na pewno będzie żałował, jakby go stracił. No i moje wezwanie będzie polegało na tym, że musi to rzucić na kafelki, więc tutaj nie ma wyjścia pomiędzy. Więc tak, do pierwszego boksa dajmy może portfel. Pyk, jak dzik paśnik. Mamy pierwszy, do trzeciego boksa numer 3 dajemy sobie właśnie ten kubek, proszę bardzo. Będzie on tak zamknięty, no ryzykownie, nie da się go domknąć nawet. No a do drugiego boksa, który będzie taki neutralny, będzie, zastanówmy się. Będzie, ała, o kurde, jednak nie to. Będzie ta oto szyszka, nikomu nic nie zrobiła, ale będzie spadać z nieba. Więc dajemy ją do środka, proszę bardzo. No i mamy 3 boksy gotowe. Okej, jak widzisz, przed tobą są 3 nowe boksy, które przygotowałem dla ciebie. No i powiem ci po prostu powodzenia, no możesz wygrać, możesz przegrać, możesz... Dobra, dobra. Tak jak dalej było, jeden zysk, jedna strata, jeden na zero, nie? Tak jest. Dobra, na początek wagę sprawdzam, bo to jest w sumie jedyny... Proszę bardzo. Nie, tak naprawdę tutaj może jakkolwiek nakierować. O, to jest totalnie lekkie, największe, a totalnie jakby tam nic nie było. Okej. O, tu je wypchane, to jest. No, tu jest, kurczę. No, powiem tak, wiesz. To jest o kurde, to się otworzyło. Kamienie tam dałem, wiesz, kamienie. Kamienie tam są. Wiesz co? Boję się tego ciężkiego i teraz aktualnie go nie będę zrzucał, bo to jest na tyle ciężkie, że gdyby to spadło, mogłoby się rozwalić. Tak podejrzewam, No. Więc po prostu zrzucę na pewno najlżejszy, bo to jest w sumie najmniejsze straty, jakby co. No wiesz, no, nie wiadomo. Przeturlało, tak. Nie wiadomo, jakie to będą straty. Uwaga, uwaga. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Szyszka, naprawdę. No szyszka, szyszka. No dobra, szyszka. Czyli to jest w sumie, co to było, strata. Nie, to było na 0. Było na 0, czyli mamy za sobą 0. Tak jest. Teraz tak, tu jest... Tu może być... Że najlepsze może być, kurczę, najlżejsze się mówi. No tam walić Polski, skończyłem szkołę. Daj dobra, mi spokój. Dobra, dobra, zostawiam najcięższe, bo boję się go zrzucać. Zrzucam to. Okej. Okay. Tu może być. Okej. Okay. Ale dobra, let's go, uwaga. Co? Portfel z zawartością 100 zł mogłeś wygrać i nie wygrałeś. Nie, to właśnie był zysk. Czyli tu jest co? Czyli tu mogła być strata, czyli po prostu nie ma straty. No to jest. Uwaga, co tu jest? O kurde. Potężny kubek. Ja z tego kubka, znaczy to jest kubek ogólnie mojego brata, ale tu jest Big Boss Super Chef, więc no kubek, tak, wiadomo, no, że mój jest. Szefowski, no szefowski kubek. Ale nie, mega dobry kubek w ogóle do picia herbaty z miodem, polecam. Kurde, taki duży kubki, no to jest coś. Straciłbyś go, nie, ale miałbyś stówę do przodu. To jednak nie, to jest warte więcej niż ta stuwa tam. Co? No jasne, że tak. Ostatnia runda. Tak jest. Ostatnia runda, w której ty będziesz mógł coś zyskać, coś stracić, albo wyjść na zero. Let's go. Dobra, uwaga, przed nami ostatnia runda, w której to Dave będzie mógł coś zyskać, coś stracić, albo wyjść na zero. I uwaga, ja szczerze mówiąc za bardzo nie wiem, co ja mam mu spakować do tych rzeczy. Najchętniej to bym chciał wyczaić jakąś jego rzecz, którą on tu przywiózł ze sobą, czy coś tego typu. O kurde, patrzcie to. Mamy. To jest jego? To jest jego. On poszedł do kibla teraz. To dajemy tutaj, do tej. Ale to jest strata ogromna. To jest taka strata ogromna, że szok, naprawdę. Dobra, czyli jeden boks mamy. Portfel i telefon, to jest... Jest w kuchni, więc muszę mówić ciszej. Portfel i telefon mamy. Druga rzecz jakaś. Dobra, uwaga, bierzemy takiego laczka. Tutaj. Dobra, to jest taki, wiecie, to jest, że tak to ujmę, to jest wyjście na zero. To nie jest żadna strata. Teraz muszę dać zysk, żeby on coś miał, czyli co mógłbym mu dać? Ej, kurde, nie mam pojęcia. Dobra, o, mam pomysł. Mam marker, więc teraz ogarniemy to, że zmienimy tylko to na... plus 100. Mógł stracić stówę, teraz będzie mógł zyskać stówę. Zobaczymy, czy mu się to uda. To wrzucam do kolejnego pudełka. I w ten sposób mamy już ogarnięte 3 pudełka. Let's go! Siemano! Kolejne mystery boxy przed nami. Ostatnia runda, w której możesz wyjść na plus, na stratę czy na zysk. Mamy na plus i na zysk, nieważne, to jest to samo. Okej. Uwaga! Ja to zrobię alfabetycznie.
Czemu alfabetycznie? Jak alfabetycznie? Lirycznie, alfabetycznie, numerkowo po prostu. Jeden, czyli... dwa, zrzucam baletą. Tak? A trójkę zrzucam zostawiasz? Albo dwa, trzy. Ja szczerze mówiąc już nie pamiętam co gdzie jest. Czekaj, wagowo. No sprawdź sobie wagę. Tu jest spoko. Tu nic nie ma. O Jezu, to w ogóle puste pudełko. Dałeś tam coś? No. Dobra, no dobra, to ja to zrzucam. Coś tak lekkiego nie może być tak cennego. Okej. Okay. Trudno. Nie wiem co to jest. Niech pies tego nie je. Zresztą to samo. Wtedy było minus 100, teraz było plus 100. Serio, stówę mogłem wygrać? Czyli wyrzuciłeś zysk, teraz zostaje ci tylko albo wyjście na zero, albo strata. Kurde. Dobra, no to módlmy się o zero w takim razie, bo jak stracę, to nie będzie kolorowe, jak się sianko pójdzie walić. Dobra, a więc, ale co ja bym mógł stracić w sobie, że tu w ogóle nie mam swoich rzeczy. Dobra, dobra. Dwójkę rzucam. Dwójkę. Ta? No, wydaje się spoko. Dobra, walić to. No więc tam jest. O Jezu święty, co to jest za stary ten? To jest twoje! W takim czymś chodzisz! To jest jakiś laczek. Boże święty, w takich butach chodzisz. To jest tak zwany gnojodep to jest. Gnojodep. To nie był mój but, nie? Bo nie, to by była nie, strata. Dobra, nie. Czyli mogę tylko stracić. Czyli kurde, no dobrze, no zostało tu jest to, co poszło na stratę. Wyszedłeś na zero tak naprawdę. Ej, powaliło cię gościu! Ej, ty chciałeś, żebym ja zrzucił telefon i portfel? Ale nie zrzuciłem. Ej, stary, ale miałeś farta, bo byś miał obitą mordę normalnie przez telefon, co się stało. Jeszcze by na kafelki upadł, on majetuje, ale i tak, no ja bym ci tego gościu nie darował. Wiesz, że skurde, by były straty na kilka tysięcy. No dobrze, w każdym razie mamy odcinek za sobą, więc co? Ogólnie podsumujmy, co wygraliśmy. Ja wygrałem batonika i w drugim wyszedłem na zero chyba, nie? Co ja wygrałem w drugim? Nie miałem. A kubek miałem. A ty w pierwszym miałeś... Wodę, wygrałem wodę. Tak, czyli na zero w sumie. A drugie... A w drugim nie sumie straciłem. Nie straciłeś, nie więc w sumie mamy to za sobą, mamy za sobą. Ogólnie dobrze wyszło, nic nie straciliśmy, nie było żadnej takiej porządnej straty, więc no, bardzo fajnie. W każdym razie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z czegoś takiego, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zapraszam do Dave'a, ponieważ tam odcinki również vlogowe. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pozdro, pa pa.